I przechodzimy do ostatniej porcji już druków w trybie dwóch czytań. Rozpoczynamy od projektu uchwały zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmniejszenie planu przychodów oraz zmian w planie wydatków w działach 600, 700, 710, 750, 754, 57, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1528, referuje pani dyrektor Małgorzata Okarmus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Projekt zawiera zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1 454 422 zł. Jest to związane ze wzrostem opłaty komunikacyjnej, rozliczeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa. Kolejna zmiana to zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 300 tysięcy oraz zmniejszenie planu przychodów związanych z wolnymi środkami również 300 tysięcy. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, kwota 5 milionów 655 zł. Jest to szczegółowo wymienione, w których zadaniach inwestycyjnych następuje to zmniejszenie. Następne zmniejszenie to zmniejszenie planu wydatków bieżących, kwota 20 867 250, również szczegółowo wymienione w uzasadnieniu. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 27 621 827 zł. Jest to na realizację zadania związanego z rejestracją pojazdów 500 tysięcy, transport zbiorowy 15 421 827, na zobowiązania z tytułu zaliczek eksploatacyjnych 7 milionów, na zadania z zakresu pomocy społecznej 2 miliony 700 i na wypłaty dodatków mieszkaniowych 2 miliony. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Czy są stanowiska komisji, klubu radnych? Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Magdalena Basara. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Wczoraj na Komisji Budżetowej odbyła się dość burzliwa dyskusja na temat tego druku i myślę, że niektóre pytania, jakie były do tego druku, warto by powtórzyć, aby Państwo wszyscy radni je usłyszeli. Z mojej strony te pytania dotyczą przede wszystkim zmniejszenia planu wydatków. Bardzo proszę panów radnych z lewej mojej strony, pana radnego kontuzjowanego, pana przewodniczącego Pilcha i pana również kolegę Durka o zabranie, o zaprzestanie dyskusji głośnej, bo zaproszę do świnki. Modernizacji miejskiego stadionu piłkarskiego Wisła Kraków z tytułu budowy sali gimnastycznej w gimnazjum numer 17, a także zwiększenia planu wydatków na zobowiązania eksploatacyjne remontowe gminy miejskiej Kraków dla wspólnot mieszkaniowych. Tutaj jest moje pytanie, dotyczy ile jeszcze potrzeba pieniędzy, żeby zaspokoić wszystkie należności gminy, zobowiązania gminy w stosunku do wspólnot, a także jeżeli bym mogła usłyszeć coś bliżej na temat zwiększenia planu wydatków na transport zbiorowy i też jeszcze jaka kwota jest potrzebna, żeby wszystkie zobowiązania w tym roku uregulować. Dziękuję. Dziękuję pani radny. Kto z państwa jeszcze radny chciałby w tym punkcie zabrać głos? Jeżeli na razie nie ma, to bardzo proszę panią dyrektor, a pan radny Chawranek jeszcze zapraszam. Proszę uprzejmie. Przewodniczący Komisji Budżetowej.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, faktycznie tak jak zasygnalizowała Pani Radna Basara, wczoraj na komisji była bardzo burzliwa i ostra dyskusja dotycząca tego druku. Druk został zresztą ściągnięty z obrad komisji, nie został zaopiniowany, ponieważ druk budzi sporo kontrowersji radnych. Zapewne do tego druku będą składane poprawki, przynajmniej tak, że tak powiem, z mojej wiedzy wynika. Moją kontrowersję i moje głębokie niezadowolenie i mocne zdziwienie budzi sprawa przedszkola przy ulicy Emaus 76. Ta sprawa się ciągnie od 9 lat i wyraźnie to przedszkole ma jakiegoś pecha, względnie ciąży na nim jakieś fatum. To przedszkole 3 razy znajdowało się jak do tej pory w budżecie miasta Krakowa, 3 razy było w planie wydatków i teraz po raz trzeci nie jest to zadanie realizowane w takim zakresie, w jakim cała społeczność Zwierzyńca by sobie życzyła. Myślę, że i wszyscy mieszkańcy miasta Krakowa. Nie będę przytaczał dyskusji, jaka odbyła się wczoraj mojej z panem dyrektorem Czarnym. Myślę, że po tej dyskusji uda się doprowadzić do tego, żeby no w tym roku niestety nie będzie to możliwe. Myślę, że uda się po tej dyskusji doprowadzić do tego, żeby w przyszłym roku faktycznie ta inwestycja ruszyła. Powtarzam raz jeszcze, ta inwestycja miała prawomocne pozwolenie na budowę, które przez różne działania utraciło ważność. Mam zapewnienie pana prezydenta Majchrowskiego złożone mi na początku tego roku, że ta inwestycja ruszy. Mam zapewnienie pani prezydent Okońskiej, już byłej pani prezydent, obecnie pani pełnomocnik. Mam zapewnienie obecnego pana prezydenta Matusza, że ta inwestycja ruszy i chcę wierzyć w to, że naszym miastem rządzą prezydenci i oni podejmują decyzje, a nie osoby, dyrektorzy czy powiedzmy kierownicy różnego rodzaju wydziałów, którzy stawiają się ponad państwem, prezydentami. Wierzę w to, chcę w to wierzyć, aczkolwiek moja wiara jest coraz słabsza. Myślę, że w przyszłym roku mimo wszystko się uda doprowadzić do tego, że ta inwestycja ruszy. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu i życzę mocniejszej wiary. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jeszcze ma ochotę zabrać? Dobrze, to na razie prosimy o odpowiedź. Jeżeli można, bardzo proszę. Ach, jeszcze mamy pana Pietrusa, przepraszam. Pana radnego Pietrusa i panią Grażynę Fijałkowską, która się przygotuje, a potem będą odpowiedzi. Bardzo proszę. Przepraszam, że nie szkodzi. Panie przewodniczący, panie skarbniku, szanowni radni. Ja mam kilka pytań. Pierwsze. Chciałem zapytać, inwestycje miasta, w tym nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych. W związku z przeprowadzoną analizą kwota pojawia się 255 250 zł. Czy można się dowiedzieć, z jakich to zadań ta kwota została pozyskana? Druga sprawa. Mamy kwotę 2 miliony złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Czy ta kwota ujawniła się, że jest taka potrzeba w tej chwili? Czy my wiemy, że ta kwota była potrzebna, pojawiła się i jeszcze jakieś pieniądze będą potrzebne? Ewentualnie do końca roku. Takie moje jest pytanie dotyczące dodatków mieszkaniowych. I ostatnie pytanie. Jest kwota 20 milionów złotych i są wymienione, z czego ona się pojawia. Pytanie jest, czy to tak do złotówki te 20 milionów się pojawia, bo pozostałe pozycje to w zasadzie są no, takie nie do końca do złotówki. I co się składa na tą kwotę 20 milionów złotych, bo jest tutaj rozpisane, skąd ona się pojawia, ale te składniki, jeżeli by można było przedstawić. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Pietrusowi. Bardzo proszę panią radną Fijałkowską. Zapraszam kolejną dyskutantkę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja odniosę się do zadania budowa sali gimnastycznej przy ulicy Aleksandry i w związku z powyższym, że zadanie to nie zostanie w tym roku zrealizowane, tak jak było to planowane 3 lata temu, z powodu różnego rodzaju opóźnień, podobno z powodu opóźnień wykonawcy, chciałabym powiedzieć, że złożyłam przed chwileczką poprawkę grupy radnych z Podgórza, w której zapisane jest, że część z tych pieniędzy, a mianowicie 200 tysięcy, zostanie przeniesione na modernizację przedszkola przy ulicy Saskiej, gdyż chcielibyśmy, żeby pieniądze inwestycyjne, które były przeznaczone na inwestycje oświatowe w Podgórzu, zostały jednak w Podgórzu. Dziękuję. Dziękuję Pani Radnej. Proszę bardzo Pana Radnego Gilarskiego. Zgodnie ze zgłoszeniem, proszę uprzejmie, zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałbym jeszcze jedno zadanie dopytać, mianowicie mamy tutaj wykonanie przyłącza wodnego do budynku komunalnego przy ulicy Pychowickiej 20, kwota 14 207 zł. Czy jest to kwota, która została po przetargu, czy też jakieś inne okoliczności pojawiły się, że te 14 tysięcy zostanie zdjęte. Natomiast jeszcze jedna uwaga natury ogólnej, bo tutaj Państwo, Pan Przewodniczący Chowranek i Pani Radna Fijałkowska mówiła o niezrealizowaniu jakichś zadaniach sprzed wielu lat. No, takich przykładów jest wiele, choćby wiele ulic lokalnych, które znajdowały się od 2007, 8, 9, 10 roku w budżecie miasta Krakowa i nie były realizowane. W związku z tym ja faktycznie mam też wątpliwość, ostatnio również był na to przykład, mianowicie w wystąpieniu Pana Prezydenta Majchrowskiego w jednym z wywiadów zamieszczonym w Onecie Pan Prezydent twierdził, że wydano już wszystkie potrzebne pozwolenie na budowę cmentarza i popielarni zwłok. W związku z tym mieszkańców należy karać, tych, którzy protestują, a sam Pan Prezydent nie chciał przedłużyć konsultacji w tej sprawie. Natomiast dwa tygodnie później Pan Prezydent przedstawia projekt uchwały mówiący o tym, że trzeba zdjąć 5 milionów złotych, bo nie ma pozwolenia ani na budowę drogi, ani na budowę cmentarza, ani na budowę spopielarni. W związku z tym faktycznie pytanie, które tutaj, czy sprawa, o którą tutaj poruszył Pan Przewodniczący Chowranek, wydaje się, że faktycznie Pan Prezydent o wielu rzeczach nie wie, nie docierają do niego informacje albo po prostu, bo nie chce wierzyć, że Pan Prezydent celowo kłamie i wprowadza mieszkańców w błąd, tylko że po prostu ma takie informacje. No, dyrektorzy informują go, że wszystko jest załatwione, sprawy już zostały zamknięte, pozwolenia zostały wydane, a po 2 tygodniach ci sami dyrektorzy przedstawiają projekty uchwał w imieniu Prezydenta, które mówią o tym, że należy zdejmować środki, bo nie ma żadnych pozwoleń. I tak samo to dotyczy tych inwestycji, o których tutaj Państwo wspominaliście. Ja również wiele takich mogę wymienić, które w budżecie były. Deklaracje i zapewnienia były, że będą realizowane, a ostatecznie nigdy do dnia dzisiejszego zrealizowane nie były. Dziękuję. Dziękuję Panu Radnemu Gilarskiemu. Mamy jeszcze zgłoszenie Pana Radnego Rachwała i Pan Włodzimierz Pietrus drugi raz. Rozumiem, że krótko. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja tego, co kolega powiedział odnośnie dodatków mieszkaniowych, ja się bardzo cieszę, że te 2 miliony jakby Pan Prezydent chce przeznaczyć, bo chcę tylko uświadomić, że część społeczeństwa krakowskiego biednieje, a nie bogaci się. To jest jeden jeszcze z dowodów, że muszą sięgać po te środki gminne z tytułu tak zwanych dodatków, tylko że, o ile mi wiadomo, może mam złą informację, że do końca roku potrzeba około 3 milionów na te dodatki. Mam pytanie, czy te 2 miliony faktycznie do końca roku wystarczy. Dziękuję. Dziękuję Panu Radnemu Rachwałowi. Drugi raz bardzo proszę. Ponownym głosem Pan Radny Pietrus. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jeszcze mam pytanie dotyczące tej inwestycji przy Aleksandry 17. W uzasadnieniu jest, że w związku z opóźnieniami przy realizacji budowy sali gimnastycznej z przyczyn wykonawcy, czy w związku z tym jakieś kary będą z tego tytułu, że wykonawca nie zrealizował inwestycji zgodnie z umową? Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. Zatem bardzo proszę przedstawiciela projektodawcy o ustosunkowanie się do zadanych pytań. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja nie do wszystkich pytań mogę się ustosunkować. Chciałam odpowiedzieć na pytanie Panu Radnemu Pietrusowi i jednocześnie Panu Radnemu Węgrzynowi w związku z wczorajszej Komisji Budżetowej pytaniem, skąd się wzięły oszczędności 20 milionów ściągamy z obsługi długu i jak się to kształtuje ze względu na strukturę zadłużenia, którą mamy. Po pierwsze chcę powiedzieć tak, to nie są ostatnie oszczędności na obsłudze długu, a wyjaśnię zaraz dlaczego.
Po pierwsze, my robiąc prognozę, założenia do prognozy, jeżeli jak ustalamy, kierujemy się założeniami, które są do projektu budżetu państwa, do wieloletniego planu finansowego państwa, do programu konwergencji i analizujemy to. W poprzednich latach sytuacja była taka, że te wskaźniki, które były zakładane w tych dokumentach rządowych, w stosunku do rzeczywistości okazywało się, że one były niedoszacowane. Myśmy zawsze mieli margines troszkę wyżej i wychodziliśmy na tym dobrze, nam nikt na obsługę długu nie brakło. Zrobiliśmy to podobnie w tym roku, czyli nasze prognozy na rok 2014, jeżeli chodzi o WIBOR, czyli o koszty długu i jeżeli chodzi o kursy, co się wiąże również z rozchodami, ale również i z kosztami obsługi kredytów naszych walutowych, które niewiele, ale jeszcze mamy, okazały się, myśmy założyli ostrożniejsze niż w budżecie państwa. A jaka jest rzeczywistość? Chcę państwu powiedzieć, że w budżecie państwa oszczędności na obsłudze długu w tym roku już wyniosły 900 milionów. Więc w tym momencie myśmy nie dość, że i budżet państwa ostrożniej niż co roku zaprojektował wskaźniki. Myśmy jeszcze ostrożniej, więc na to się to składa. A teraz konkretnie jak to wygląda. Również wpływ miały nie tylko te wskaźniki makroekonomiczne, ale warunki, które myśmy założyli. My zakładaliśmy w tym roku zaciągnięcie długu w wysokości 300 ponad milionów złotych, z czego już mamy wyemitowane obligacje. Chcę państwu i myśmy o tym, że oszczędności będziemy na już nowych obligacjach wiedzieli, jak tylko uzyskaliśmy warunki. A jakie to były warunki, a jak zakładaliśmy, bo to od tego trzeba wyjść. Proszę państwa, pierwsza seria naszych 10-letnich obligacji, uzyskaliśmy warunki, to są 10-letnie obligacje, uzyskaliśmy marżę w wysokości 0,8%. Zakładaliśmy między 2,5 a 3. Druga seria, 15-letnie obligacje, zakładaliśmy między 3 a 3,5 marży. Uzyskaliśmy 0,9%. Więc już po podpisaniu umowy wiedzieliśmy, że będą to kilkumilionowe w skali jednego roku oszczędności. Dołożyło się do tego spadek WIBOR-u, a nie wzrost, jak zakładaliśmy. Dalej, kredyt, jesteśmy jeszcze na etapie zaciągania ostatniego kredytu 80 milionów. Ten kredyt zakładaliśmy, że będzie nam on potrzebny w pierwszej połowie roku. I zakładaliśmy też warunki ostrożne. I na razie tego nie zmieniamy. Po pierwsze, jesteśmy w tej chwili na etapie rozstrzygania przetargu, więc po pierwsze nie będziemy płacili odsetek za cały, za powiedzmy 7 czy 8 miesięcy, jak zakładaliśmy, tylko za jeden miesiąc. Najprawdopodobniej i w tej chwili już wiemy, że warunki będą bardzo dobre. Tak jak jesteśmy na etapie odpowiadania na pytania, ale banki dzwonią, no to będziemy mieli dobrych kilka ofert, więc tu też będą jeszcze oszczędności. Jak to wygląda strukturalnie? Więc po pierwsze, na starych kredytach, mówię starych, czyli wcześniej zaciągniętych złotowych, szacujemy, znaczy z tych 20, ja bym tak powiedziała. I dlaczego nie ma do złotówki? Proszę państwa, to są szacunki. Ja zaokrąglam. Ja te 20 milionów, tak jak powiedziałam, po pierwsze jeszcze będą, a po drugie tutaj nie jestem w stanie co do złotówki wyliczyć, bo to nie ma sensu, ponieważ rynek zmienia się codziennie. Więc tak, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć spokojnie, że możemy, że na starych kredytach złotowych to jest 5 milionów, na starych kredytach eurowskich 3 miliony, na starych obligacjach 7, na nowych 5. I tak jak powiedziałam, to nie są jeszcze ostatnie oszczędności. Proszę państwa, jesteśmy na etapie prognozowania, kończymy właściwie już pracę nad nową edycją WPF, tak jak ustawa mówi, na 2-14 lata następne plus budżet. I powiem już od razu, uprzedzając nieco fakty, że bardzo mocno weryfikujemy właśnie założenie, jeżeli chodzi o wskaźniki makroekonomiczne, bo ten rok przyniósł dość istotne w tym zakresie zmiany. Czyli powtarzając te 20, stare kredyty złotowe 5, mniej więcej stare kredyty walutowe 3, stare obligacje 7, nowe obligacje 5. I to daje 20. Natomiast jeszcze powiedzieć przy obligacjach, myśmy też zakładali prowizję. Mamy zerową prowizję, to znaczy za przygotowanie emisji. Nie, prowizja była zerowa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z projektodawców chciałby uzupełnić tą wypowiedź? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, odpowiadając na pytanie Pani Radnej Basary w dwóch tematach odnośnie modernizacji Miejskiego Stadionu Wisły Kraków, chciałem poinformować, że po prostu środki, które teraz są ściągane jako zmniejszenie na zadaniu, nie są zaangażowane do planowanych wydatków na ten rok, czyli plan był za wysoki. Natomiast jeżeli chodzi o transport zbiorowy, braki po uchwaleniu tej uchwały są jeszcze i będą występowały na tym zadaniu w wysokości 25 milionów, gdzie sygnalizowałem, że w uchwale budżetowej na rok 2013 w informacji dodatkowej jest informacja, która mówi, że braki na Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu wynoszą 45 milionów złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Proszę uprzejmie, pani dyrektor Katarzyna Zapał. Zapraszam, Zarząd Budynków Komunalnych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o pytanie Pani Radnej Basary, jakie środki brakują jeszcze na zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych, to jest to kwota około 6 milionów z datą wymagalności na 10 grudnia. Jeśli chodzi o pytanie Pana Radnego Gilarskiego odnośnie przyłącza do budynku komunalnego przy ulicy Pychowickiej, to jest to inwestycja zrealizowana, a oszczędności powstały w wyniku przetargu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa projektodawców? Pan dyrektor Czarny, zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o inwestycje przy Gimnazjum 29, mówię o budowie sali przy ulicy Aleksandry. Fakty są następujące. Umowa z wykonawcą po przetargu została zawarta w lipcu 2011 z określonym wcześniej harmonogramem. Niestety w budżecie 2012, czyli poprzedniego roku, zgodnie z uchwałą budżetową w miejsce 2 milionów, jak było zapisane w umowie, przewidziano na tę inwestycję tylko 1 milion złotych. I niestety wykonawca, mając dużo mniejszy o połowę front robót, zawarł inną umowę, którą właśnie kończy w Szanowie. Dlatego mimo, że ten 1 milion złotych został w cudzysłowie przeniesiony na ten rok, wykonawca nie jest w stanie wykonać o 1 milion złotych więcej prac, jak były w umowie, która została ważnie zawarta. Stąd w mojej ocenie obawiam się, że sprawa w sądzie nie zakończyłaby się sukcesem, jeżeli chodzi o kary w związku z tym, że tak naprawdę my nie dotrzymaliśmy umowy. Przewidujemy, że sala gimnastyczna będzie służyć młodzieży 1 września przyszłego roku. Natomiast jeśli chodzi o rozbudowę przedszkola przy Emaus, jestem pewien, że zgodnie z nowym przyjętym w końcu lutego tego roku planem zagospodarowania przestrzennego powstanie przedszkole, zostanie ukończona inwestycja w 2015 roku. Dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi. Czy jeszcze pani dyrektor Okarmus? Bardzo proszę. Jeśli chodzi jeszcze o zmniejszenie planu wydatków bieżących, o co pytał pan radny Pietrus, inwestycje miasta, kwota 255 250 zł. Są to wydatki bieżące związane z nadzorowaniem i przygotowaniem i realizacją wybranych zadań inwestycyjnych. Konkretnie dotyczy to zadań Wydziału Inwestycji pod nazwą Centrum Kongresowe. W ramach tego zadania został powołany zespół i zadanie nazywa się zarządzanie projektami. I tutaj nastąpiły oszczędności, ponieważ oszczędności związane przede wszystkim ze składkami na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodnych od tych umów, w związku z tym, że zatrudniono mniej osób. Nie powołano dodatkowych osób do tego zespołu. Dziękuję. Aha, i jeszcze jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe, to jeszcze brakuje na dodatki mieszkaniowe około 2 miliony 700 zł. Dziękuję pani dyrektor. Czy jeszcze ktoś z projektodawców? Czy jeszcze ktoś z Państwa w dyskusji chciałby zabrać głos? Nie widzę.
A zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina 15.